Elo, elo, dzisiaj będzie melo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Soma. Dobra, chodź tu Wojtek. Sprawa jest to oczywiście trochę poważna. Chyba wejdziesz tam, czy nie? No, całe szczęście wejdziemy i zabieramy ze sobą oczywiście Wojtka. No dobra, 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 nie przytulę się tak tego Wojtka. Wiadomo, że jest, wiadomo, że z nami jest, krótko mówiąc. Ej, ej, ale o Wojtku nie zapominaj, dobra? No. No dobra, właśnie jesteśmy pod wodą i jakimś magicznym sposobem wzięliśmy ze sobą też kostium. Całe szczęście, że ten Wojtka zabraliśmy, bo tu byśmy... Nie, moglibyśmy wrócić, co nie? Ciekawe. I co, znowu byś się tak wspinał? Sprawdźmy to. I znowu będzie ta cała animacja. Bęk. Boże, zmęczony jest pod wodą, a kurwa rzecz biorąc pływać nie umie. W ogóle, czemu ty masz takie dziwne? Czy jesteś jakim dziwnym gościem, co nie? No dobra, widać, że tutaj twórcy chyba się nieźle postarali, robiąc tą naprawdę niezłą grę. Dobra, czyli tak jak skończyliśmy, Wojtek, jak sam zauważyłeś, pewnie jesteśmy pod wodą. Dobrze, chodź tu, Wojtek. Kto by pomyślał, że krzesło tyle przeżyć będzie miało. Ale śmiesznie latasz. Wojtek, go kurwa nie oddalaj się za bardzo, dobra? Bo potem cię nie znajdę. No, nie powiem, czy jest tu ładnie nawet, co nie? Tylko gdzie mamy się udać? Tam jest jakieś wejście. Nie, nie będziemy iść tym oficjalnym wejściem. Tu jest coś. Wojtek, stój, 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 stój! Dobra. Tu wygląda na łek ładnie. Myślisz, że otwarte? Może to jakiś bar, zapukajmy. Dzień dobry. Chybaś zamknięte, Wojtek, wiesz? Dobra, idziemy poszukać gdzieś indziej. Tup, 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 tup. Myślisz, że ta ścieżka prowadzi mnie do celu? A tam byłem? Nie, dobra, chodźmy tą ścieżką. Tup, 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 tup. O, proszę. Nadal chyba ślepy trop, Wojtek, wiesz? Tup, 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 tup. O, to wygląda jak ładnie. Kurwa, no nie, ej, coś tam jest. Wojtek! Wiesz co, sprawa wygląda dosyć poważnie. Wiesz co, weź tutaj poczekaj na mnie, dobra? Poczekaj na mnie w tym klimatycznym miejscu, przy tym miejscu, dobra? Nie ruszaj się stąd, za wszelką... Pamiętasz, Wojtek? Kurwa, ziom. Masz być trzeźwy i stać na warcie. Pilnuj tego miejsca. Dobra? Tylko spróbuj stąd zniknąć! To się policzymy! Dobra, tam coś było. Dobra, muszę jednak tą stronę zwiedźmy. O, lotnisko! No poczekaj, tu stąd przyszliśmy. Kurwa, zaraz się zgubię. O, wejście! Nie. Tak, stąd przyszliśmy, tak? To jest ten wejście główne. Dobra, wiesz co, Wojtek? Chodź jednak ze mną. Nie chcę cię tu zostawiać, tu jest zbyt niebezpiecznie. Dla takiego krzesła jak ty. Chuj wie, co cię może tutaj spotkać na dobrą sprawę, co nie? Ale fajnie się skacze w tej wodzie. O, światełko się zapaliło. To tylko muszelka, Wojtek. Chodź, idziemy. Widzisz coś podejrzanego? Oprócz tego, że światła się zapalają. O! Chyba znalazłem rozwiązanie. Wojtek, nie chowaj się w krzakach! Bądź cały czas na widoku, nie chcę cię zgubić. Poczytam sobie trochę tutaj ten, informacje. Amy,
You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machine killed Carl! Aw, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Dobra, parę newsów było. To co, idziemy do tych głębin? Idziemy. Tutaj coś chyba pływało. To tylko te jakieś rybki. Nie przejmuj się tym, Wojtek, nie bój się. Wiem, że będziesz mokry cały, kurwa, ja też. Nie, chociaż ja jestem w jakimś kostiumie. Ale też będę cały... To chyba nie jest groźne, porozmawiam z tym czymś. Ja jestem! Czy to jest... Wojtek, spierdalamy stąd. Myślałem, że to będzie bardziej miłe dla mnie. Chyba śleby zaułek. Dobra, tam było jeszcze jedno... A może tutaj? A może nie? Dobra, tam było jeszcze jedno rozwidlenie. Nikogo tu nie widzisz? To tylko ja i Wojtek. Dobra, tu zaraz jakieś światło się zapali. Trochę tak, wiecie, tu jest takie... Odnosi się takie złudzenie, że kurczę, tu nie ma wyjścia. W sensie, że jest taki trochę otwarty, wydaje się. Nie, teoretycznie jest jakaś ścieżka, ale wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest taki. O, jakiś sklep! W ogóle dali takie ten. No, widocznie to było normalne, że się chodziło tutaj po powierzchni wody, że dali takie ogłoszonka. No, jest jakieś ogromne miasto. Dobra, Wojtek, chodź, wejdziemy tutaj. Tak, wiem, jest mokro i bardzo, woda jest mokra. Spostrzegawczy jesteś, wiesz? Lepiej zastanów się, jak się dostać do środka, nie byś tylko narzekał na pogodę. Chodź, zapalimy to światełko. O, właśnie. Poczekaj tu chwilę. Jak dla mnie to jest kolejne rozwidlenie. Chociaż to może być jakąś sugestią. Dobra, Marek, masz rację. Marek, Wojtek, zgubiłem się trochę. Jakby jakieś urządzenie, czyżbyśmy musieli coś tutaj potem zrobić? Dobra, Wojtek, chyba wiem, w którą stronę możemy się udać. Chodź. Pójdziemy w tamtą stronę. Ja się zastanawiam, co tak hałasuje. Teraz już wiem. Te... roboty chyba nie są zbyt inteligentne, coś mi się wydaje. Chodźmy tutaj. Dobra. No to może tutaj. Tutaj? Dobra. Wojtek, kurwa, jesteśmy zgubieni. Weź poczekaj na tej rurze.
Albo chodź tu trochę, tu jest brzydkie miejsce. Chodź tutaj bliżej trochę. Dobra. To nie jest bezpieczne miejsce dla krzesła. To nie zmienia faktu, że... No widoczność to tu nie jest za duża, ale w sumie... No dobra, szczerze mówiąc dla mnie to jest kolejny ślepy zaułek. Są tylko te maszyny, które tu pracują. No dobra, muszę się wam przyznać do czegoś. O, cześć Wojtek, jestem lekko zgubiony. Tu coś jest, kurczę, tu coś musi być. O, znalazłem przejście. A, chodź, Wojtek! Wojtek, gdzie jesteś? Przejście znalazłem. Wojtek! Chodź! Mam dobrego newsa, chodź, przejście znalazłem. I okazało się, że tutaj za tym z przystankiem autobusowym jest przejście dalej. Chodź, idziemy. Tam jest ten zły pan robot, ale nie będziemy na niego zwracać uwagę. Dobra? O, jest, jest, jest! O, był safe, czyli chyba jesteśmy uratowani! Wojtek, co za szczęśliwy dzień! Nareszcie! Dobra, Wojtek. Jednak nie do końca jest szczęśliwy, bo okazuje się, kurwa, że to jest zamknięte. Kurwa, no otwórz się! O proszę, zaraz to otworzymy. No. I co, Wojtek? Mówiłem ci, że Bladeusz to rozwiąże. Trochę ciężki ten włas, ale zmieścimy się. Dobra, Wojtek, wbijaj do środka. Nie jest zgadne, musimy pewnie go zamknąć. Dobra, dobra, zamkniemy go. Trochę ciężko, wiesz, Wojtek, pomógłbyś mi, a nie tylko się gapisz. I tak masz szczęście, że ratuje ci dupę. Jesteś krzesłem, które zostanie ocalone. Nie wszystkie krzesła mają taki ofarta. Jak ty. Większość krzeseł ma pecha. Większość krzeseł umiera tutaj. Ty jesteś jedyny, który miałeś fuj farta, że trafiłeś na takiego łaskawego Bladeusza. Dobra, skakujmy ten system. Dobra, czas na odwodnienie. Spoko, wyschniesz, nie przejmuj się. No. Uff, od razu lepiej. Trochę podskaczę. No. Let's hope the shuttle still work. Chodź, chodź, Marek. Trochę ciemno. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale grunt, że widzę ciebie, Wojtek, wiesz? Poczekaj, jakieś newsy. I have to fix it! I don't want to get stranded halfway to Theta!
What was that? I can't hear you! Don't worry, I'll fix it. Somehow. No dobra, coś tam się zniszczyło. To jest jakby tutaj jest taka historia troszeczkę przedstawiana tutaj nam tak naprawdę. To wygląda na bardzo klimatyczne przejście. Natomiast to wygląda na coś... Dobra. Czyli tak, energii nie włączymy. Myślisz, że będziemy tu jeszcze wracać? Bo byś na mnie tu poczekał. W sumie nie wiadomo. Chodź Wojtek, pójdziesz ze mną. Tak na wszelki wypadek. Poczekaj. Powiem tak, ten tunel wygląda trochę przerażająco, dlatego pójdziesz przodem. Krzesła mają pierwszeństwo. Kurwa, jeszcze trochę i byś się nie zmieścił, co nie? Ledwo tutaj się mieścisz, stary. No. Widzisz coś tam przed sobą? Nie, chyba niczego nie ma, to pobiegnijmy, będzie szybciej. Halo! Jest tu kto? Ewidentnie to jest człowiek, porozmawiajmy z nią. Hey, are you? Don't hurt me. Natomiast to coś... Albo ją żywi, albo ją jej wysysa z niej. Wiem jak to rozwiązać. Nadal nie wiem co to jest, ale wygląda troszkę przerażająco. Dobra, wybacz Wojtek, że musiałeś to widzieć. Wiem, że to mogło cię trochę przerazić. Grunże chyba wróciło to, co miało wrócić, wróciło. Chodź, wracamy tym samym tunelem. Tak, wiem, przepraszam, że cię ciągnąłem przez taki tunel, no. Już nie musisz mi tego tłumaczyć. Chodź, chyba prąd powinien być włączony już. Zaraz zobaczymy. Jednak! No, jak elegancko się zrobiło, co nie, stary? Aż spadłeś z wrażenia, z krzesła. Co my tam mamy? Jesteś na Upsilon B. Widzisz? A co to są piętra? Nie, to jest taka metro. Super. A to do tego mogę wsiąść? Do chińskiego? Chiński będzie lepszy, co nie? Ten wydaje się wam być bardzo nowoczesny, a my wsiądziemy do tego. Jebać biedę. Zobaczmy. O, jakaś zagadeczka! 1, 2, 10, 15. Jakby zestaw, to czego potrzeby ten? O, to może być przydatne. Manifest. Jakiś impact event. Dobra, nie będziemy czytać o impact eventach. Wideo! Gramy! I was able to say this without the sky falling down.
always have. And always will. No dobra, posłuchaliśmy sobie. Chodź. Słyszałeś? Chodź, idziemy. Otwórz się. Kurwa, no co to, nie chcesz ten? Że to, że krzesła niby nie mogą jeździć? Mogą. Kurwa, dobra. Dobra. Weź, weź, weź. Dobra, weź ten. Wojtek, usiądź sobie, dobra? Usiądziesz? Usiądź sobie. No, usiadłeś, usiadł, usiadł, Wojtek, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś tam dane, nic ciekawego. Dobra, czas trochę posterować. Jebson. Uhu, jak się tym steruje? Kurwa, no nie o to mi chodziło. Zapiąłeś pasy? Dobra, zapiął. Zobaczmy. Bęk, bęk. Bęk, drzwi zamknięte. To jest chyba Wi-Fi, tak? Nieważne. Tu mamy to. Pełna moc! Dobra, co my damy? Upis Elon. O, proszę! Brzmi się tak, gdzie my teraz mamy pojechać? You are here. Możemy, a możemy się cofnąć? Nie, nie możemy. Tak, na pewno musimy jechać do Lambdy, bo coś było Lambdy. A możemy pojechać dalej? O, mogę. A mogę pojechać tu? A pojedźmy z tym. Pełna moc, poproszę! Uhu, jedziemy! Super, co nie? Aż chyba wstanę, a nie mogę. Kurwa, no chyba żartujesz. Żartowałem, nie chcę tak daleko! Zatrzymać pociąg! Zatrzymać to! Nie! Nie, nie chcę tak daleko! Nie! Space gun. The shuttle tunnel to Tau is still being constructed. This shuttle will stop at Omicron. Please use the climber at Omicron to reach Tau, and then continue to Phi via the access tunnel. Zatrzymać pociąg! Jak to zatrzymać, kurwa? Stop! Ja chcę przystanek! Weź to zatrzymaj. Pół. Że co takiego? Kurwa, nie chodziło mi o to! Żartowałem, jedź dalej! Wojtek! Żartowałem. Jednak możemy jechać dalej. Nie musieli się zatrzymywać. Wytrzymam te 15 minut. Och, Boże, jesteś, ów, całe szczęście. Poczekaj, Wojtek, chodź tu, kurwa. Trzymasz się? Jesteś cały? To dobrze. Dobra, odsuń się, muszę to otworzyć. Wow, ale poleciało. Dobra, weź mi nasz ten. Wojtek, wychodź, mieliśmy awaryjne parkowanie. I to nie dlatego, że... No dobra, to dlatego, że kurwa za dużo wykrakałem, co nie mówiłem, zatrzymać to. I kurwa się zatrzymał. Tylko, nie dochodzę, o to mi chodziło, no wiecie, no. Chodziło mi o zatrzymanie, ale nie aż takie, no. Trochę, wiem, trochę przesadnie było, wiesz? Tak, trochę przesadnie. Co mówisz? Co mówisz? Co mówisz, Marek? Pierdol się. A ty dowcipnisiu. To jego były pierwsze słowa. Fu, trochę mokro, dotknij sobie nóżką. Marek, ja znowu do niego, do ciebie, Marek, powiedziałem?
Ty jesteś Wojtek, wiesz to Marek możesz mieć na drugie. Niech ci będzie, bo często mi się do ciebie Marek zdarza, więc będziesz miał drugie imię po prostu. Ale jesteś Wojtek oficjalnie, dobra? No chyba odbierzemy. Simon. Tak, słucham. Simon, are you there? No to ja. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What's that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Okaże się, że ta laska też jest robotem. Zobaczycie, to będzie robot. Dobra. Ten Marek, czy tam Wojtek, chodź, idziemy. Weź patrz przed siebie, dobra? Jakbyś coś widział, to krzycz. Nie wiem, co to jest, ale się poczęstuję. Zawsze się tym częstuję. O kurwa, o kurwa. Jesus Christ. What the hell? Kurwa! Marek, Wojtek, broń mnie. A dobra, wypierdalamy stąd. Znalazłem wyjście! Wiesz co, mam lekkie obawy co do wchodzenia po drabinie. Ej, no kurwa, jak ja nie wejdę przecież. Dobra, zaraz, jakoś to sobie poradzimy, dobra? Jak to załatwić? Kurwa, no nie wrzucę cię tam, poczekaj, dam siebie na głowę cię, dobra, spróbujemy. Kurwa, no nie! Ej, no momento! Czyli co, nie można wnosić rzeczy? Przecież Marek, przecież nie zostawię tutaj tak Wojtka! Głupia drabina. O, stoi na nim. Dobra, Wojtek, zaraz coś wymyślę. Spoko, ten. Jeśli mi tu nic nie zje, oczywiście. Dobra, Wojtek. Sprawa jest poważna. No kurwa, no nie patrz tak na mnie, przecież to nie ja wymyślałem tą mapę. No co się, obraziłeś się? No daj spokój, dasz sobie radę. Wojtek, sprawa jest taka, no ja się tu nie wciągnę, no nie mogę nic na to poradzić. Ej, ej, nie panikuj, dobra? Nie panikuj, wiem, że nie umiesz chodzić po drabinie. Nie no, nie mogę go tak zostawić, no przecież on się udusi tam. Poczekaj, spróbuję coś wykombinować. Puśćcie, puśćcie, o kurwa. Dobra, cicho, cicho, cicho. Zaraz coś wykombinujemy. Cicho, zaraz ci pomogę. Cicho, cicho, cicho. Wojtek! Wojtek! Co ci się stało? Wojtek! Marek, ma moje krzesło, gdzie jesteś? Nie! Nie! Czemu? Czemu? Zniknąłeś tak nagle? Czemu? Wojtek, tak bardzo ciebie lubiłem. Nie! Marek, czemu? Wojtek, czemu mi to zrobiłeś? Czemu? Czemu?